To co, witamy serdecznie Państwa na takiej krótkiej konferencji, może briefingu nawet, Prawa i Sprawiedliwości. Wita Was Pan Maciej Bejnarowicz, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Kołobrzeg. Ja, Czesław Hoc, jako wiceprezes Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Koszalinie, też jako szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Kołobrzegu, ale też jako były poseł, również europoseł 8 kadencji, jednocześnie lekarz poradni endokrynologicznej naszego szpitala, bo dzisiaj główną treścią miały być pozytywne, mają być pozytywne treści w aspekcie służby zdrowia. Natomiast na wstępie takie może krótkie oświadczenie, czy też moja zapowiedź, albowiem ja zwoływałem konferencję, nie wiedząc jeszcze o takiej dramatycznym przebiegu sesji wczorajszej. Chciałbym tylko w dwóch zdaniach się odnieść do tej sesji. Sesji rzeczywiście bulwersującej, niepokojącej, wprawiającej w osłupienie, ale mój komentarz jest taki, że myślę, że odpowiednie organy podejmą pracę i wyjaśnią wszystkie okoliczności. I to tyle na temat wczorajszej sesji. Natomiast jeśli w aspekcie doniesień czy zawiadomień Pana przedstawiciela przedsiębiorcy, tym bardziej, że jest okres kampanii, tym bardziej, że w mass mediach i w naszych portalach internetowych ukazały się szerokie informacje, więc nie widzę potrzeby dalszego komentarza. To jest jedna sprawa. Aczkolwiek wczoraj mi też zaniepokoiło to, że wydaje się, że Rada Miasta staje się takim bezwolnym narzędziem władzy wykonawczej, a więc władza uchwałodawcza może przestać istnieć w Radzie Miejskiej Kołobrzeg i to jest bardzo niepokojące. Dlatego moje zapowiedzi, że bardzo pilnie i bacznie się będziemy przeglądać pracy Pani Prezydent, pracy Rady Miasta i na pewno będziecie Państwo świadkami cyklicznych spotkań w ramach, bym powiedział, takiej społecznej kontroli władzy wykonawczej, chociażby w aspekcie tego, że daliśmy Pani Prezydent bardzo dużo takiego okresu ochronnego, zawsze mówimy o 100 dniach spokoju. Pani Prezydent miała rok czasu spokoju praktycznie i zaczniemy powolutku pytać się albo rozliczać się z deklaracji czy z obietnic, chociażby w aspekcie oświaty. Pamiętacie Państwo, od 1 września 2019 roku każdy nauczyciel miał dostać 300 zł na książki, w tym książki beletrystyczne. Pamiętacie Państwo, że od 4 klas w każdej szkole miała być dwujęzyczna informatyka. Również pamiętacie Państwo z deklaracji Pani Prezydent, że miała być obowiązkowa szkoła pływania w każdej klasie, w każdej szkole. Miała być też przegląd czy też bilans wad postawy, wzroku, słuchu, pieniędzy unijnych i wiele, wiele innych obietnic. To będzie po kolei przypominać Pani Prezydent i jakby wymagać tej realizacji obietnic. Bo jeśli chce się być wiarygodnym i praworządnym, to trzeba obietnic w czasie deklaracji przedwyborczej dotrzymywać, chociażby w pewnej części. No, jeśli chodzi o oświatę, już nie wspomnę o dodatkach motywacyjnych i tak dalej, także o szkole żeglarstwa, ale to będzie na innych kwestiach. Oczywiście jeszcze będziemy patrzyli na ręce, jeśli chodzi o spółki miejskie, rady nadzorcze, jeśli chodzi o bezprzetargowy sposób próby wynajęcia parkingu i tak dalej, i tak dalej. Także to jest nasza zapowiedź, że będziemy się z Państwem spotykać coraz częściej w takich cyklicznych spotkaniach. Natomiast dzisiejsze treści, zanim już oddam Panu Przewodniczącemu głos, dzisiejsza treść konferencji jest dość krótka. Pozytywne wiadomości, jeśli chodzi o służbę zdrowia, nigdy dobrych wiadomości za wiele. Pamiętacie Państwo, że nasz szpital, nie tylko nasz szpital, oddział wojewódzki, zachodniopomorski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał 3 transze, teraz jest 3. transza podwyżki, jeśli chodzi o dodatkowe pieniądze w budżecie każdego szpitala. I tak, pamiętacie Państwo, od 1 kwietnia dostaliśmy jako szpital 1 400 000 zł, w lipcu dostaliśmy 470 000 zł i teraz dostajemy następne dodatkowe pieniądze 1 320 000 zł. Począwszy od stycznia będzie to wyrównanie, także w sumie dostaliśmy 3 200 000 zł dodatkowych środków do budżetu szpitala.
I to dlaczego o tym mówię? Bo po pierwsze zadaję kłam tym opiniom i tym stwierdzeniom, że ryczałt jest sztywny. Ryczałt nie jest sztywny. Najlepszym dowodem tego jest fakt, że w 2018-2019 roku daliśmy jako Narodowy Fundusz Zdrowia 3 miliony 200 tysięcy złotych dodatkowo do budżetu szpitala. Po drugie, pamiętacie Państwo, albo szczególnie trzeba podkreślić, że te wszystkie wzrosty nakładów na służbę zdrowia nie wynikają z podwyższenia stawki składki zdrowotnej. Dalej składka zdrowotna jest na poziomie 9%. I proszę Państwa, i tutaj podkreślę, że zostały przez Narodowy Fundusz Zdrowia utrzymane wszystkie te osiągnięcia czy przywileje, które mówiliśmy na początku, czyli od 1 kwietnia bezlimitowe operacje zaćmy. Endoprotezoplastyka jest wykonywana w bardzo zwiększonych ilościach pieniędzy. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna jest też zwiększenie pieniędzy, aczkolwiek to jest na razie rzeczywiście bardzo wielka bolączka w każdego szpitala i każdej poradni, że długo się oczekuje na poradnie specjalistyczne, na porady specjalistyczne, psychiatra. No i oczywiście też zostały troszeczkę, znaczy trochę w znaczący sposób podwyżki dla fizjoterapeutów, techników elektroradiologów, psychologów, laborantów i te pieniądze, które dostaje teraz szpital, 1 320 000 zł, też są do dyspozycji dyrekcji szpitala, aczkolwiek znając fakty, że ostatnie miesiące były bardzo uszczuplone albo bardzo niepokojące, jeśli chodzi o budżet naszego szpitala, no te pieniądze na pewno będą wydatkowane bardzo w sposób, powiedziałbym, profesjonalny i bardzo racjonalny, albowiem my jako opozycja, to też jako lekarz czy jako ludzie widzimy, że obecna kadra kierownicza bardzo dobrze prowadzi ten szpital i oby tak było dalej. Natomiast my będziemy wspierali cały czas, jeśli chodzi o nasz szpital, oczywiście upominając się o to, co miało być realizowane. Pamiętacie Państwo, Centrum Diagnostyki Obrazowej no jakoś pomyka w sposób taki bardzo leniwy, no ale myślę, że to te prace przyspieszą. Także mówię, że jeszcze raz potwierdzam i cieszę się z tego powodu, że praktycznie z miesiąca na miesiąc albo z roku na rok zwiększają się środki finansowe na służbę zdrowia. Rzeczywiście Salus Egroti Suprema Lex Esto, czyli mamy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości dobro pacjenta jest najwyższym prawem i tutaj bardzo pochylamy się nad tym problemem, czy nad tymi zagadnieniami, które no, cały czas są naszym priorytetem, bo rzeczywiście służba zdrowia jest priorytetem, ale też jest bardzo ważną dziedziną, taką wartością społeczną, którą bardzo chcemy wzmacniać. I proszę Państwa, to by było, oczywiście każdy szpital dostał jako pierwszego, drugiego poziomu, każdy szpital bezwarunkowo dostaje takie 3%, 4% do wzrostu do ryczałtu. Natomiast szpitale wojewódzkie, u nas jest Koszalin, dostanie też 3% tych środków więcej do swego budżetu, ale tylko są tam niektóre, 38 jest procedur, takich kompleksowych procedur, za które może szpital wojewódzki już trzeciej poziomu referencyjności otrzymać. Czyli my się cieszymy z tego, co jest. Oczywiście Państwo pamiętacie, że rezonans jest już wdrożony konkurs i od 1 października ten, kto wygra konkurs, będzie świadczył już za darmo. No, myślę, że bez kolejki świadczenia w zakresie badań diagnostycznych, obrazowych, w zakresie rezonansu magnetycznego. Myślę, że wszystko. Oddaję głos teraz panu przewodniczącemu, który powie troszeczkę o bieżących sprawach i jednocześnie o tym, co zaznaczyłem na wstępie. Drodzy Państwo, ja oczywiście odniosę się do sytuacji króciutko w Radzie Miasta, która się wczoraj wydarzyła na tej już sławetnej sesji i odniosę się do zmian w prezydium, zmian w kształcie Rady. W dniu wczorajszym jakby już ostatecznie ukształtowała się większość wraz z członkami prezydium, który w pełni, jak Państwo wiecie, składają się z przedstawicieli obozu pani Anny Mieczkowskiej, kołobrzescy Razem. I w związku z powyższym zdecydowaliśmy się jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przejść już do
pełnej opozycji nasze koleżanki, koledzy zrezygnowali z przewodniczenia komisją, część z członkostwa z komisji i zamierzamy w tej chwili pracować już bardzo solidnie w opozycji, w ramach dostępnych środków, czyli na przykład komisji rewizyjnej, komisji skarg i wniosków oraz oczywiście w ramach uprawnień radnych, które posiadamy zgodnie z nową ustawą o samorządzie gminnym. Komentarz jest taki, władza uchwałodawcza jest w tej chwili spójna z władzą wykonawczą, mamy więc do czynienia z pełnią władzy, którą w naszym mieście ma Platforma Obywatelska wraz z SLD oraz Nowoczesną. Tak to wygląda. My, mając tą pełną świadomość, jakby będziemy dalej merytorycznie pracować, zapewniamy Państwa, że nie przyszliśmy do samorządu dla stanowisk i dla funkcji, tylko by godnie reprezentować naszych wyborców, którzy oczekują od nas, by dalej merytorycznie, praktycznie pracować. I chciałem zapewnić jako przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w naszym mieście, że tak dokładnie będzie. Oczywiście na koniec jeszcze będziecie Państwo mieli możliwość teraz dokonania oceny, porównania pracy przewodniczących nowych komisji, którzy zostaną wybrani, i prezydium Rady. Już wczoraj Państwo widzieliście, jak to wyglądało. Mówię to ze smutkiem, skończyliśmy grubo po północy, z czego około 5 godzin zmarnowaliśmy na kwestie formalne, a później drugie 3 godziny zmarnowaliśmy na bezproduktywne dyskusje, docinki, których wcale nie było mniej jak za przewodniczenia pana Jacka Woźniaka. Jest to smutna konstatacja, ale zapewniam Państwa, że będziemy starali się ze swojej strony utrzymać pewien poziom, za co chciałem swoim koleżankom i kolegom podziękować. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ale jednak wracając do wczorajszej sesji, to wszyscy apelujecie o to, żeby nie było tych docinków i tak dalej. Jednak słowo dureń padło nie ze strony Kołobrzeskich, którym zarzucacie również złe zachowanie, tylko z innej strony, tak? Więc gdzieś tutaj wszyscy muszą pracować. Oczywiście, tak. Ja zgadzam się. Te emocje są zupełnie niepotrzebne. Ja już nie pamiętam, kto to powiedział, w kilku momentach padło to określenie. No, drodzy Państwo, ja będę ze swojej strony, jeżeli tylko będę widział, że my także ulegamy emocjom, zresztą staram się tak robić, będziemy po prostu, nie będziemy uczestniczyć w takich dyskusjach, bo one są poniżej poziomu, nie wiem, w ogóle jestem skonsternowany poziomem pracy Rady, niektórych radnych, szczerze powiedziawszy, jeżeli to są przedstawiciele Kołobrzegu, no to rzeczywiście mamy problem. Myślę, wydaje, że ludzie zapominają o tym, że nie są tutaj dla siebie, dla własnej jakby błyskotliwości, czy też popisywania się swoją osobą, tylko reprezentują i powinni godnie reprezentować swoich wyborców. Myślę, że trzeba o tym przypominać, a jeżeli u nas znajdują się jakieś błędy, to zawsze będziemy je korygować i będziemy za nie przepraszać. Panie pośle, jeżeli można, jak pan skomentuje właśnie to roszady Rady? No te roszady przede wszystkim, jak pan przewodniczący powiedział, to taka smutna konstatacja, powiedziałbym, zaniku wolności i też demokracji, albo może uszczuplenia tej demokracji, dlatego że no, jeśli w demokracji zawsze jest władza uchwałodawcza i władza wykonawcza, jeśli ona rodzi się albo jest jedna, no to praktycznie ta społeczność obywatelska, czy ludzie, którzy wybierali tych radnych, no mogą czuć się zawiedzeni i też zaniepokojeni. No jeszcze raz podkreślam, no czasami mam takie wrażenie, że jest pewna koncepcja z góry założona, załóżmy przeurbanizowania, czy też, mówią kolokwialnie, zabetonowania naszego miasta, i praktycznie ta koncepcja zwycięża. Pamiętacie Państwo, że kilka miesięcy temu złożyliśmy takie zawiadomienie do CBA
o objęcie tych działań taką tarczą antykorupcyjną, oczywiście nikogo nie wskazując z imienia ani nazwiska, ani nawet z jakiegokolwiek szeregu. Natomiast bardzo jesteśmy zaniepokojeni, że tak władza, która skupia w sobie i władzę wykonawczą, i władzę uchwałodawczą, może prowadzić na łanowce demokracji. A czy pan, panie pośle, jeżeli można jeszcze sprawę związaną z panem byłym prezydentem Januszem Bramkiem widzi jako tylko element politycznej kampanii, czy jakoś inaczej pan to traktuje? No, panie redaktorze, już powiedziałem, że nie chcę komentować tego, dlatego że uważam, że tutaj organy odpowiednie powinni zdecydowanie wyjaśnić tę sytuację i to praktycznie powinni nawet czynić to z urzędu. Aczkolwiek pan chyba, ten przedstawiciel przedsiębiorców, powiedział, że to już jest w prokuraturze i to jest praktycznie sprawa dla tych organów. Natomiast mogę tylko powiedzieć, wyrazić swój smutek, zaniepokojenie i też takie osłupienie wręcz, że takie rzeczy są wypowiadane. Czy one zaistniały, no to właśnie powinny odpowiednie organy to wyjaśnić. Natomiast sam fakt takich ewentualnie takich działań i z jednej i z drugiej strony są niepokojące i nie powinny one mieć miejsca no, w takiej prawdziwej, dojrzałej demokracji, ale też w takim poczuciu praworządności, takiej też elementarnej przyzwoitości. To fajnie, dziękuję. Pytanie do pana Macieja. W związku z tymi przewodnikami w Radzie Miasta. No nie musi. To znaczy, powiem, drodzy państwo, ja powiem tak, ja mogę zaproponować takie rozwiązania, ale nie wiem, czy radni inni się przychylą, bo wczoraj w klubie mieliśmy taki moment, że stwierdziliśmy, kurczę, dobrze byłoby zweryfikować po tym niespełna roku, jaka jest ocena działania rady i poszczególnych radnych i my bylibyśmy gotowi poddać się po raz kolejny wyborom, tak? Ale spodziewam się, że u radnych, nie spodziewam się, jestem przekonany, że takie przekonanie towarzyszy tylko nam. Więc ciężko będzie jakby tą radę odwołać. Ale no, rozumiem pytanie pana redaktora. Pracujemy dalej, jeśli nadarzy się taki moment, taka w cudzysłowie okazja, żeby coś zmienić w działalności Rady w mieście, wykorzystamy to w dobrym znaczeniu tego słowa. No wszystko jest czas i godzina pod słońcem, także przyjdzie taki okres, że być może trzeba działań takich radykalnych i bardzo społecznie oczekiwanych. Dobra, dziękujemy państwu. Dziękuję bardzo.